Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie, jedno zdanie, ale w trzech różnych postaciach. Jak się okazuje, dokładnie te same trzy postacie znajdziemy w języku angielskim. Czyli zdanie główne brzmi: mamy jeszcze trochę czasu, to może napijemy się kawy, tak? Czyli są powiedzmy dwie osoby, gdzieś tam czekają, nie wiem, może na pociąg. Jest trochę czasu, no to jest propozycja napicia się kawy. I zamiast mamy jeszcze trochę czasu, Polacy często powiedzą: zostało nam jeszcze trochę czasu, czy też jest jeszcze trochę czasu, to może napijemy się kawy. Czyli dokończenie jest to samo, to może napijemy się kawy. Pytanie, jak przetłumaczyć te początki? Mamy jeszcze trochę czasu, zostało nam jeszcze trochę czasu i jest jeszcze trochę czasu. Od razu podpowiem, że w języku angielskim będą bardzo podobne frazy. Pułapka największa będzie w drugim zdaniu, zostało nam, bo tu akurat Anglicy powiedzą inaczej. Ok, pauzujemy, bierzecie kartkę i długopis. Proszę spróbować sobie przetłumaczyć. Za jakieś 10-15 sekund filmik ruszy i podamy sobie prawidłowe wersje wraz z analizą. Witam z powrotem po krótkiej przerwie, czyli mamy pierwsze zdanie, mamy jeszcze trochę czasu, to może napijemy się kawy. Użyjemy tu dosłownie czasownika mieć, czyli have. Przypominam, że w języku angielskim mamy dwa czasowniki na mieć, albo have got. Do koloru, do wyboru. Have bardziej amerykańskie, have got bardziej brytyjskie. Ja osobiście bardziej preferuję have. Czyli we still have some time, so why don't we have some coffee? Czyli mamy piękną propozycję. Tylko tu jeszcze uważajcie na wymowę wciąż. Still, nie still, tak? Bo Polak widzi i, no to będzie chciał przeczytać still i wyjdzie wam kraść albo stal, tak jak jest metal, stal. Robiliśmy nieraz lekcję o krótkim i długim i. Podlinkuję wam co nieco u góry i w opisie. Czyli we still have some time, trochę czasu. I tu mamy propozycję. Być może zrobiliście przez let's, nie ma problemu, może być przez let's. Mi się osobiście bardziej podoba ta struktura why don't we. Taka bardzo fajna propozycja nam wychodzi. Why don't we. No pewnie też próbowaliście wcisnąć czasownik drink. Nieraz wam też mówiłem, że w języku codziennym na jeść i na pić podstawiamy raczej have. Czyli why don't we have some coffee. Tutaj w nawiasie wam dałem tę wersję brytyjską. Co ciekawe, jak mamy wersję amerykańską, to still damy przed have, we still have. Natomiast jak jest wersja brytyjska, z uwagi na to, że have możemy skrócić, czyli we've, to siłą rzeczy still wyjdzie po have, czyli we've still got. Tak naprawdę jakbyście napisali to oddzielnie, czyli nie skrócone w, tylko have, to wówczas też można też napisać w wersji amerykańskiej, czyli still przed have. Ale mimo wszystko ładniej wygląda still między have a got, ok? Nawet jakbyście nie skracali, czyli we have still got. Zdanie numer dwa. Zostało nam jeszcze trochę czasu. Mówiłem wam, że tu jest lekka pułapka, bo oni po prostu inaczej mówią. Tutaj też powiedzą, że mają trochę czasu, tylko tutaj nagle dokładają left. Co to jest to left? To nie jest oczywiście tak jak jest lewo i prawo, tylko trzecia forma od czasownika zostawiać, opuszczać, wyjeżdżać. Tu będzie oczywiście jako zostawiać. Czyli mam leave, left, left. Tu jest zastosowana trzecia forma. Dlaczego jest zastosowana trzecia forma? Bo mamy imię słów bierny ny, na, ne, ty, ta, te. Pozostawiony, oni tak mówią. Mamy trochę czasu pozostawionego. Więc i kontynuacja ta sama. I trzecia wersja, jest jeszcze trochę czasu. No tu jest struktura the is, the a, jest, znajduje się. Wiem, że to troszeczkę może być dla Polaków tutaj trudne, żeby ją zdiagnozować, ponieważ the is, the a głównie kojarzymy z rzeczami fizycznymi, namacalnymi, tak? Na przykład na stole jest kot, there is a cat on the table, tego kota powiedzmy widzimy, można dotknąć i tak dalej. Czasu ani nie widzimy, ani nie da się dotknąć, no ale mimo wszystko traktujemy to za rzecz fizyczną. Poza tym pamiętajcie, że the is, the a stosujemy właśnie z rzeczownikami, czyli nie pasuje absolutnie it is. O tym wszystkim mówiliśmy we filmiku właśnie porównawczym między the is a it is. Link wam rzucę pod koniec i w opisie. Czyli the is still, wciąż jest, a bit of time. Wciąż mamy troszeczkę czasu, więc so why don't we have some coffee? Ok, dzięki, napiszcie w komentarzu jak wam poszło.